Dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie na wyjątkowym przedstawieniu, ponieważ dzisiaj to ja goszczę w waszych domach i serdecznie was zapraszam do wspólnego tworzenia dzisiejszej bajki. Jako morska królowa znam mnóstwo wspaniałych opowieści, a dzisiaj pragnę opowiedzieć jedną z nich. Historię o rybaku i złotej rybce. Rybak mieszkał wraz z swoją żoną nad brzegiem morza. Mieszkali w bardzo ubogiej chatce, ale rybak lubił swój dom. Lubił też swoją pracę. Co dzień rano wychodził z domu, szedł nad morze, wsiadał do łodzi, wypływał na morze, zarzucał sieci i łowił mnóstwo ryb. Gdy wracał do domu, żona szczęśliwie na niego czekała. Bardzo lubił swoje życie. Tak upływały mu wszystkie dni. Aż pewnego dnia, gdy jak co rano wyszedł z domu, poszedł nad morze, wsiadł do łodzi, wypłynął, zarzucił sieci, nagle w sieci coś zaczęło błyskać. Rybak na początku bardzo się wystraszył. Nigdy dotąd nie widział, żeby mógł złowić coś takiego. Sieć zaczęła się poruszać coraz mocniej, a z sieci wyskoczyła złota rybka. Rybak nigdy wcześniej nie widział takiej rybki. Rybka przemówiła. Rybaku, błagam, wypuść mnie. Rybak nieco się wystraszył. Nigdy nie słyszał, żeby rybka mówiła. Proszę, wypuść mnie, spełnię każde twoje życzenie. Rybak przez chwilę pomyślał, czy czegoś potrzebuje. I stwierdził, że jest tak szczęśliwy, że niczego mu nie brak. Ale postanowił, że wypuści złotą rybkę, żeby i ona wracała do swojego domu szczęśliwie. Ja niczego nie chcę, złota rybko, ale ty wracaj spokojnie do domu. I rybka chlup zniknęła w głębinach morskich. Rybak podekscytowany wrócił do domu, opowiada całą historię swojej żonie. Żona słucha. I nagle zdenerwowana mówi: to mogłeś prosić o wszystko, a nie poprosiłeś o nic? Zobacz, w jakim miejscu mieszkamy, w jakiej ubogiej chatce. Wracaj szybko na morze, odszukaj złotą rybkę i poproś, bym miała piękny dom ze wspaniałą kuchnią i ogromnym salonem. Rybak wyszedł z domu, wsiadł do łodzi, wypłynął na morze i woła: złota rybko. Złota rybko. I rybka chlup wypłynęła. Witam cię, rybaku. Jak mogę ci pomóc? Rybak mówi: ja dla siebie niczego nie chcę, ale moja żona bardzo chce mieć piękny dom z ogromną kuchnią i wspaniałym salonem. Niczym się nie martw, rybaku. Wracaj szczęśliwie do domu. I rybka chlup zniknęła w morzu. Rybak wraca, patrzy, a tam piękny dom. Wchodzi do środka, żona czeka w kuchni, siedzi w salonie, ale jakaś niezadowolona. Skoro mogę mieć piękny dom, chcę mieć pałac i być królową. Wracaj szybko do morza, odszukaj złotą rybkę i wypowiedz takie oto życzenie. Rybak wyszedł z domu, wsiadł do łodzi i woła: złota rybko, złota rybko. I rybka chlup wypłynęła. Witam cię, rybaku. Jak mogę ci pomóc? Ja dla siebie niczego nie chcę, mówi rybak, ale moja żona bardzo chce mieć pałac z ogromnymi komnatami i wspaniałym tronem. Niczym się nie martw, rybaku. Wracaj spokojnie do domu. I rybka chlup zniknęła w głębinach morskich. Rybak wraca, patrzy, a tam ogromny, piękny pałac. Wchodzi do środka, a żona siedzi na tronie, ale znów niezadowolona. Skoro mogę być królową, to teraz chcę być cesarzową świata. Chcę mieć piękną stadninę koni, baseny, pałace. Chcę, by wszystko należało do mnie. Wracaj szybko na morze, odszukaj złotą rybkę i wypowiedz takie oto życzenie. Rybak wrócił, wsiadł do łodzi, wypłynął na morze i woła: złota rybko, złota rybko.
i rybka chlup wypłynęła. Witam cię, rybaku. Jak mogę ci pomóc? Rybak mówi, ja dla siebie niczego nie chcę, ale moja żona. Tym razem chcę być cesarzową całego świata. Chcę mieć pałace, komnaty, stadninę, baseny, piękne ogrody. Rybka zamilkła. Popatrzyła, pomyślała, nic nie odpowiedziała i zniknęła w głębinach morskich. Rybak nie wiedział, czy i tym razem może wrócić spokojnie do domu. Czy rybka spełni jego życzenie? Gdy wrócił, zobaczył, że w miejsce pałacu stoi nadal jego uboga chatka, którą miał na samym początku. Gdy wszedł do środka, zobaczył, że żona uśmiechnięta czeka na niego z obiadem. Na początku rybak nie zrozumiał, co się stało, ale później stwierdził, że złota rybka wykonała najpiękniejsze życzenie, jakie mogła. Wiedział, że jego żona chciałaby w nieskończoność wzbogacać się i mieć coraz więcej, a złota rybka zmieniła jej serce tak, by umiała doceniać to, co ma. Rybak postanowił wypłynąć znów na morze, odszukać złotą rybkę i podziękować jej za to, co uczyniła. Wypłynął na morze i woła: złota rybko, złota rybko! I rybki nigdzie już nie było. Złota rybko, złota rybko! Rybka się nie odzywała. Rybak postanowił udać się w daleką podróż, w głębinę morza, by odszukać złotą rybkę i jej podziękować. I ja was teraz chcę zabrać w tę wyjątkową podróż. Razem udamy się w daleką morską przygodę. Myślę, że macie przygotowane ze sobą statki, które wcześniej wykonaliście, więc zapraszam, wszyscy wsiadamy do statku, chwytamy swoje statki i płyniemy wraz z rybakiem. I niosą nas morskie fale. Gdy tak rybak zaczął płynąć, nagle zerwał się gwałtowny wiatr. Łódź zaczęła być kołysana coraz mocniej i mocniej. Fale zaczęły być coraz wyższe i wyższe. Rybak się nieco przestraszył. Schował się w swoim statku. Postanowił przeczekać to, co go czeka, bo za chwilę pojawi się sztorm. Sztorm, czyli pojawiła się burza. Zebrało się dużo wiatru i spadło mnóstwo kolorowego deszczu. Spadł deszcz. Jeśli macie ze sobą chusteczki, to zapraszam, chusteczka, szalik albo chusteczka higieniczna i za chwilę zatańczymy sobie taki taniec deszczu. Na początku wiatr będzie nas kołysał. Zapraszam. I pada dookoła dużo deszczu. I w drugą stronę. Thank you.
wiatr kołysze coraz szybciej. I pada dużo deszczu dookoła. Tak dużo kolorowego deszczu spadło. Rybak przestraszył się tego deszczu, ale deszcz zaczął się uspokajać. Wiatr zniknął, a w tym czasie do rybaka przypłynęło mnóstwo kolorowych rybek. Piękne, kolorowe rybki. Rybak nieco się wystraszył, aż tak dużo rybek dawno nie widział. One tak pięknie wyglądały i błyszczały. Były prześliczne. Wystraszył się, ale miał przy sobie sieć rybacką, którą postanowił na te rybki zarzucić. Jeśli macie przygotowane teraz prześcieradło, firankę, chusteczkę, to teraz razem ze mną zarzucamy sieć rybacką na rybki. Uwaga, do góry, hop i w dół. I jeszcze raz do góry, hop i w dół. I jeszcze raz zarzucamy sieć na rybki, hop i w dół. Mama i tata mogą pomóc, może też pomóc rodzeństwo. Wszyscy razem łapiemy sieć i mocno do góry, hop i w dół. I ostatni raz zarzucamy sieć, hop i w dół. Rybki nie udało się złowić. Były tak sprytne, że uciekły z tej sieci. Rybak musiał zwinąć swoją sieć, bo wiedział, że w ten sposób sobie z nimi nie poradzi. Rybki powiedziały, że nie musi się o nic martwić, bo one słyszały, w jakim celu się udał w daleką podróż. Wiedzą, gdzie mieszka złota rybka i postanowiły mu pomóc odszukać złotą rybkę. Rybki zaprosiły rybaka do wspólnej przygody, do wspólnego tańca, wyjątkowego tańca. My teraz mamy na pewno przygotowane kolorowe rybki. Jeżeli macie teraz przygotowane kolorowe rybki wycięte z papieru, to proszę, żebyście je wzięli. Jedną trzymamy w jednej ręce, drugą w drugiej i za chwilę nasze rybki będą tańczyły. Popatrzcie, w jaki sposób. Do siebie, od siebie, w dół, plum, plum. Do siebie, od siebie, w dół, plum, plum. Zapraszam do wspólnej zabawy. Thank you.
rybaka dalej na morze. Jeśli macie przygotowaną teraz folię lub też worki foliowe, to spróbujmy zrobić teraz szum morza razem. Będziemy falować teraz i robić duże fale na morzu. Mocno! Jeśli ktoś ma ochotę, może się schować pod wodę. Hop! Hop! I jeszcze raz nasza woda szumi. Robią się duże fale. I hop pod wodę. Gdy tak woda niosła kolorowe rybki razem z rybakiem, pojawiło się mnóstwo kolorowych fal. Fale zaczęły tańczyć na wodzie. Jeśli macie przygotowane teraz bibułki, to poproszę, żebyście je porozkładali. Ja tutaj mam przygotowane. Stworzymy sobie razem kolorowe fale. Rozkładamy wszystkie bibułki, które mamy. I za chwilę powstaną nam przepiękne, kolorowe fale. Łapiemy w pół. Przerywamy w połowie, tak żeby jedna i druga ręka mogła swobodnie tańczyć, żeby nasze fale nas niosły. Jeśli jesteście gotowi, to popatrzcie, w jaki sposób za chwilę fale będą tańczyły. Będą skakały do góry, hop, hop, i robiły kółka na wodzie. I jeszcze raz hop, i hop, i kółeczka na wodzie. I od początku teraz z muzyką zatańczymy jeszcze raz taniec fal. Hop, hop, i kółeczka. Kółeczka. I teraz wszystkie fale tańczą dookoła. Podskakują na wodzie. Obracają się. I razem jeszcze raz do góry. I hop. I hop. I kółeczka. I hop. I hop. I kółeczka. I hop, i hop, i kółeczka. I hop, i hop, i kółeczka. I znów fale tańczą, każda swobodnie. I obroty. I jeszcze raz razem. I hop, i hop. I kółeczka. I hop, i hop, i kółeczka. I hop, i hop, i kółeczka. I hop, i hop, i kółeczka. I uwaga, nasze fale teraz odpływają. Odpływają. A rybki wraz z rybakiem niesione na falach zbliżają się już do krainy złotej rybki. Rybki postanowiły wcześniej zaprosić rybaka do wspólnej zabawy.
Ja was też chcę zaprosić do wspólnej zabawy. Za chwilę będziemy klaskać, będziemy grać. Mam nadzieję, że macie przygotowane kolorowe kredki albo patyczki. Dowolnie to, co każdy tutaj ma. Ja mam takie dwa drewniane patyczki, na których za chwilę będziemy wspólnie grać. Przygotujcie teraz patyczki. Jeśli jesteśmy gotowi, to uwaga, razem spróbujmy. Patyczki teraz odłożymy, bo na początku zatańczą nasze ręce, nasze nogi i dopiero zatańczą patyczki. Poproszę o muzykę i gramy razem. Ręce. Nogi. I patyczki. Dziękuję wam bardzo za tę wspólną zabawę razem z kolorowymi rybkami, a my płyniemy dalej, bo jesteśmy już coraz bliżej krainy złotej rybki. Wracamy do naszej wody i płyniemy dalej. Fale nas niosą, woda nas niesie coraz dalej i dalej. Do naszej złotej rybki. Złota rybka była bardzo zaskoczona, kiedy zobaczyła rybaka wraz ze swoimi przyjaciółmi. Rybak opowiedział jej całą historię, całą drogę, jaką przebył, by ją odszukać i oczywiście o wspaniałym geście przyjaźni kolorowych rybek. Rybka bardzo się ucieszyła, gdy go zobaczyła. Była bardzo szczęśliwa. Postanowiła go ugościć, zaprosić do wspólnej zabawy i podarować przepiękne perły morskie, czyli skarby morza. Jeśli wy macie jakieś skarby, to zapraszam, możecie je teraz tutaj przynieść, a ja rozrzucam morskie perły. Jeśli macie piłeczki, to biegnijcie szybko po swoje piłeczki i za chwilę nasze piłeczki staną się kolorowymi perłami, które będziemy tutaj turlać, podrzucać, przerzucać, wszyscy razem. Uwaga! I nasze piłeczki hop do góry. I hop do góry. I hop. Do góry. Hop. Hop. Hop.
nasza wspólna przygoda ze złotą rybką powoli się kończy. Na zakończenie chciałabym jeszcze, żebyście wykonali jedno zadanie na pamiątkę naszej bajki. Wiem, że na pewno macie przygotowane kartki papieru i kredki. Tutaj jest jedna rybka namalowana. Można narysować taką rybkę i zadanie wasze na koniec naszego dzisiejszego spotkania jest takie, by tę rybkę pokolorować. Dowolnie tak jak chcecie. Może być złota, może być kolorowa, może być w paseczki, w kropeczki. Taka wasza wymarzona rybka. Zapraszam do wspólnego kolorowania, a ja dziś żegnam się z wami i mówię do widzenia.